Rozpoczęliśmy nasze spotkanie takim smutnym akcentem, minutą ciszy uczciliśmy człowieka sportu. Dla większości z Państwa obecnych na tej sali na pewno postać może nie anonimowa do końca, ale na pewno mało znana. Pan Ryszard Łakomski to przedstawiciel epoki działaczy lat 60., 70. i 80. Akurat dla mnie epoki bardzo bliskiej, bo wtedy rozpoczynałem przygodę ze sportem. Wtedy de facto ta kariera sportowa, między innymi moja, się rozwijała, ale nie tylko moja. To byli młodzi ludzie, dla których w pewnym momencie, na pewnym etapie życia miejski klub sportowy, wtedy klub sportowy Orkan, stał się niejako drugim domem. I gospodarzem tego drugiego domu właśnie był pan Ryszard Łakomski. Podobny drugi dom funkcjonował w dzielnicy Chodaków, mam na myśli klub sportowy Bzura. To pokazuje, proszę Państwa, jakie znaczenie ma sport. Ja nieprzypadkowo mówię, w moim przypadku, i sądzę, że koleżanki i koledzy podzielą ten pogląd, że mówimy o de facto drugim domu. Oczywiście szkoła to bardzo ważne miejsce dla nas. Natomiast sport, kluby sportowe to miejsca, gdzie już całkowicie z dobrej woli zmierzamy, zachęceni być może przekazami telewizyjnymi, wielkimi wydarzeniami sportowymi, wzruszającymi chwilami, takimi jaka była chociażby z ostatnich finałów Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. Niezapomniany mecz o trzecie miejsce naszych piłkarzy. Idziemy na ten stadion i spotykamy anonimowych dla nas ludzi, działaczy sportowych, którzy nie z racji pełnionych funkcji zawodowych, ale też, tak jak my, z chęci działania, z potrzeby serca, są na tym stadionie. I są tam też trenerzy, czyli ci, którzy przez najbliższe lata będą kształtowali naszą osobowość, wykorzystując, proszę Państwa, tą niesamowitą, powtarzam, niesamowitą siłę, jaka drzemie w sporcie. I rozpoczynamy wspólną przygodę. I na etapach tej przygody jest wszystko, tak jak w życiu. Jest zniechęcenie, ale jest radość ze zwycięstwa, jest gorycz porażki, są przyjaźnie, jest rywalizacja i wspólny mianownik, że mamy to zrobić według określonych reguł, według zasad fair play. Nie smakuje sukces, nawet jeśli go osiągniemy, jeśli te zasady złamiemy. Być może w pierwszym momencie będzie euforia, a jednak się udało, sędzia nie zauważył, przeciwnik nie zauważył. Ale gwarantuję szczególnie młodszym koleżankom i kolegom, że niesmak będzie narastał z czasem. Ten sport to przede wszystkim funkcje wychowawcze, ale przede wszystkim też funkcje kształtowania i rozwijania naszych osobowości. Te przeszkody pokonywane. To pokonanie właśnie tej już niechęci, no już trenerze już nie daje rady. Ile razy nasuwają się Wam takie myśli, no co on chce? No już jest 10. dzień obozu, 3 treningi dziennie, no przecież organizm zaczyna się buntować. Ale pokonanie właśnie tych chwil kształtuje Waszą osobowość i zapewniam Wam, że jeśli z takim bagażem doświadczeń wejdziecie później w życie dorosłe, to będziecie niezłomni i niepokonani też w tym życiu zawodowym, w tym życiu, które Was czeka. Ta zasada fair play dla jednych, szczególnie w dzisiejszych czasach, może być nazwana
frajerstwem, a on w ogóle nie jest cwaniakiem. On powinien troszeczkę tak z boku, będzie mu łatwiej, na pewno nie zauważy. Ale dzięki tym latom spędzonym na boiskach, na matach, na salach, wy już tak nie będziecie potrafili. Nie wstydźcie się tego i nie martwcie się tym. To będzie wasza siła. Życzę wam, koleżanki i koledzy, żebyście każdego dnia pokonywali własne słabości, żebyście osiągali sukces. A dla każdego z was sukces to będzie dalszy rozwój. Dla niektórych na końcu będzie medal Mistrzostw Polski. Mazurek Dąbrowskiego grany przed rozpoczęciem ważnego meczu. Dla innych sukcesem będzie to, że będąc na ławce rezerwowych będą tworzyli ekipę. To też jest sukces. Oni też są ludźmi sukcesu. Życzę działaczom, żeby wasza praca i pamięć o tej pracy tak utkwiła waszym podopiecznym, jak utkwiła w pamięci mojego pokolenia, pamięć o takich ludziach jak pan Ryszard Łakomski. Życzę trenerom, których obserwując nieraz podczas pojedynków, zastanawiam się, jakie leki biorą na uspokojenie, że wytrzymują ten stres, bo widać, że grają de facto, biorą udział w tych zawodach razem z wami. Życzę, żeby tych sukcesów, i tych drobnych, i tych dużych, było jak najwięcej, sukcesów waszych podopiecznych, bo wszystkie te sukcesy będą waszymi sukcesami.